panie pośle, zawiedzeni pańską postawą podczas głosowania dotyczącego dopuszczenia do komisji projektu ustawy o związkach partnerskich, pozwalamy sobie na zredagowanie tego listu. Nie rozumiemy, dlaczego zagłosował pan wbrew obietnicom wyborczym partii, z której list skutecznie kandydował pan do Sejmu RP. Tym faktem, jako reprezentant społeczeństwa, zbagatelizował pan problem, który realnie utrudnia życie wielu Polaków. Obecnie od kilkuset tysięcy do 2 milionów par żyje w związkach partnerskich, tyle że nieformalnych, pozbawieni takich praw jak prawo do dziedziczenia, prawo do odmowy składania zeznań przeciwko partnerowi w sądzie, prawa do informacji o stanie zdrowia partnera. Odrzucając związki partnerskie, stanął pan po stronie tych polityków, którzy problem sprowadzili do kłótni o prawa homoseksualistów. Dlatego zamieszczamy fragmenty listów mieszkańców z Poznania i okolic dotyczących tylko związków heteroseksualnych. Tutaj dajemy przykład realnych problemów Polaków, którzy nie mając możliwości stworzenia związku partnerskiego, borykają się codziennie z trudnościami, które niszczą ich życie rodzinne, społeczne i finansowe. Dlatego właśnie stwierdzamy, że rodzina to nie tylko małżeństwo i ocenę moralną. Pozostawiamy sumieniu pana posła, na które tak często się powołuje. Złożenie listu w biurze posła Jacka Tomczaka wynika z podstawowych źródeł prawa, jakim jest konstytucja. I artykuł 32, punkt 1. Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Punkt 2 tego artykułu. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Sprawy rozwodowe ciągną się od 8 do 10 lat. Natomiast młodzi ludzie, szczególnie w takich niepewnych czasach, nie chcieliby czasami lub zawsze decydować się na coś na całe życie. Popieramy związki partnerskie, które są przecież wyrazem czegoś najpiękniejszego, co nas w życiu może spotkać, a więc mówię tutaj o miłości. Miłość jest ślepa, jak wiadomo, i dotyczy każdego z nas bez względu na płeć i orientację seksualną. Mam nadzieję, że homofobia zaprezentowana przez niektórych posłów Platformy Obywatelskiej to tylko ułomność charakteru, którą można zmienić.